Z roku na rok na polskich drogach przybywa pojazdów oraz kierujących. Nie wszyscy jeżdżą jednak zgodnie z przepisami. Dlatego policja systematycznie prowadzi wyrywkowe kontrole, jak również akcje, które przeprowadzane są podczas tzw. długich weekendów oraz świąt. Dlatego policji nie mogło zabraknąć wieczór andrzejkowy na drogach powiatu ostrockiego. Wieczór andrzejkowy, wiadomo, to jest okazja do wielu spotkań, również w którym towarzyszy alkohol. Natomiast, jak wszyscy doskonale wiemy, nietrzeźwi kierujący są ogromnym zagrożeniem dla wszystkich uczestników dróg, zarówno dla innych kierowców, jak również dla pieszych. Dlatego w takie newralgiczne dni staramy się jeszcze bardziej chronić innych uczestników drogi. Dlatego wraz z nadejściem zmroku patrole pojawiły się w różnych miejscach powiatu ostrockiego. Jednym z punktów było skrzyżowanie w miejscowości Miłomłyn. Pan ruch drogowy Ostródomo przez Pirat Parkie Sobieski. Poproszę o dokumenty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC. Mam w domu. Nie wiem, zaczekaj pan, w bagażniku mam. Proszę. Zgasi pan silniczek, tak? Silnik pan zgasi. Dobrze. Pana stan trzeźwości sprawdzimy. Mocno odmuchniemy w tę urządzonkę, jakby pan świeczki gasił, nie dykając z tego czarnego ustniczka, dobrze? Słuchamy. Dziękuję bardzo. Zielona lampka powinna się zaświecić, tak? Wszystko w porządku. Z mojej strony szerokie drogi. Dziękuję. Dobranoc. Proszę pana, sprawdzimy stan trzeźwości, tak? Buchniemy 2 cm, jakby pan świeczkę gasił, nie dotykając tego czarnego ustniczka, dobrze? Mocno. Poproszę. Dziękuję bardzo. W tym okienku zielona lampka musi się zaświecić. Dziękuję bardzo, wszystko w porządku, szerokie drogi, dobranoc. Podczas andrzejkowej akcji kontroli poddawani byli nie tylko kierowcy samochodów, ale również jednośladów. W tym przypadku kobieta okazała się trzeźwa, jednak u mężczyzny urządzenie AlkoGlow wykazało spożycie. Dlatego policjanci przeprowadzili drugie badanie za pomocą alkomatu. Urządzenie wskazało 17 mg na litr, czyli 0,34 promile. Zgodnie z nowymi przepisami jest to wykroczenie. Podczas andrzejkowej akcji policjanci korzystali z tak zwanego elektronicznego nosa, który znacząco skraca czas kontroli. Urządzenie nazywa AlkoBlow. Pozwala to urządzenie wykonać bardzo dużą ilość kontroli, bardzo małą ilość czasu. Niestety dla niektórych kierujących te kontrole zakończyły się niepozytywnie, czyli wynik był dodatni, w związku z czym ci kierujący stracili swoje uprawnienia, aczkolwiek też się narazili na karę stosowną do swojego czynu. Dlatego nigdy nie powinniśmy prowadzić pojazdu, kiedy nie jesteśmy pewni swojej trzeźwości. Nawet jeśli myślimy, że uda nam się uniknąć kontroli. Przykładem może być ten zawodowy kierowca, którego policjanci zatrzymali 20 metrów przed domem. Jak się okazało, mężczyzna miał 1,5 promila. Po przewiezieniu na komendę w Morągu kierowca został poddany ponownie kontroli na 2 urządzeniach. Na tym urządzeniu co 15 minut, 2 razy, na tym niezwłocznie, tak? To jest weryfikacja tego. On dopiero teraz odpłaczuje tak naprawdę alkohol. Jeszcze. Dziękuję. I teraz patrzymy na wynik, tak? Pan widzi? Bardzo proszę. Tylko wyświetli. 0,67 mg na litr, tak? Czyli dalej stężenie się utrzymuje w wydychanym powietrzu. Pechowego kierowcę zatrzymał młodszy aspirant Robert Kowanda, który ma przysłowiowego nosa do wyłapywania nietrzeźwych kierowców. Podczas andrzejkowej nocy zatrzymał jeszcze jednego pijanego. Funkcjonariusz podczas swojej dotychczasowej służby w ostruckiej policji ustanowił swój personalny rekord w postaci zatrzymania 6 nietrzeźwych kierowców.
to była tylko i wyłącznie bezmyślność kierowców i czysty przypadek, po prostu, że znajdowałem się w tym miejscu. No i akurat miałem taki po prostu rekord życiowy, że 6 nieczeliw kierowców zatrzymałem na jednej służbie. O północy policjanci postanowili przeprowadzić wyrywkową kontrolę na stacji benzynowej w Łukcie. Tu także policyjne doświadczenie nie zmyliło funkcjonariusza i pozwoliło na wykrycie 18-latka, który prowadził pojazd bez uprawnień. Jak się okazało, młody mężczyzna jest dopiero w trakcie kursu, a za przejażdżkę otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Jak pokazała Andrzejkowa Noc, działania pod nazwą alkohol i narkotyki przyniosły pozytywny efekt w postaci zatrzymania osób, które nie powinny wsiadać za kierownicę. Jak w każdym roku zdarzyły się takie osoby, w tą noc było ich aż 6, jeden z panów uciekał przed policjantami, dopiero kiedy zepsuł mu się samochód, zaczął uciekać pieszo, też został zatrzymany. No jak się okazało, powód był jeden, właśnie spożyty wcześniej alkohol i chęć uniknięcia odpowiedzialności za to, co zrobił. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat i utrata uprawnień nawet na 10 lat.